Witamy serdecznie na kolejnym odcinku Warto Filozofować. Piotr Lipski. I Jacek Wojtysiak. Ostatni raz nasz odcinek był wyemitowany w ostatni dzień zeszłego roku. Minęło już ponad miesiąc czasu. Nie było nas w sieci, po prostu tak zaangażowaliśmy się wtedy przy tym nagrywaniu, że aż nas bolały gardła, musieliśmy je leczyć. Wyciągnęliśmy wnioski, przemyśleliśmy i dzisiaj wracamy spokojnie, rozmawiając na ważne tematy filozoficzne. Zapraszamy do dyskusji, do rozmów, do refleksji razem z nami. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, bo właśnie w ostatni dzień zeszłego roku, czyli trochę więcej niż miesiąc temu, umarł papież Benedykt XVI, znany wcześniej jako teolog Józef Ratzinger. I pojawiły się liczne głosy, również osób, które są dalekie od Kościoła, że był to wybitny intelektualista, był to myśliciel, w którym pojawiały się wątki, w jego twórczości pojawiały się wątki filozoficzne. I chcieliśmy dzisiaj o tych wątkach filozoficznych podyskutować, abstrahując od kwestii wiary czy niewiary, bo myśliciela się rozpoznaje po tym, że czymkolwiek on się zajmuje, porusza fundamentalne problemy. I dzisiaj o tych fundamentalnych problemach chcieliśmy porozmawiać, wychodząc od książki Józefa Ratzingera, która została wydana w 1968 roku, ale myśli, które tam się pojawiały, są do dzisiaj bardzo ciekawe. Piotrze, pokażmy może tą książkę. Tak, Ty masz ładniejsze wydanie. Już jako papież, chociaż to jest trochę mylące, bo papież miał wtedy około 40 lat, jak tą książkę pisał. Tak, ja mam takie wydanie tutaj czyste, bez żadnej podobizny. A to jest książka bardzo filozoficzna. Pomijam, oczywiście my wiemy, że Ratzinger później filozofował wielokrotnie i w encyklikach, jak rzadko u którego z papieży pojawiają się odwołania do filozofów, i to nie tylko filozofów chrześcijańskich, nawet dyskutuje z filozofami, które raczej uznajemy za krytyków chrześcijaństwa. W swoim czasie to nawet pewne zaskoczenie wzbudziło, że powoływał się na niczego. Na niczego, na Rousseau, no, Bubera, dzisiaj będziemy mówić też o Buberze, ulubiony być prawdopodobnie jego filozof żydowski, współtwórca filozofii dialogu. Dlatego no, porozmawiajmy o tej książce. Ona jest jedną z pierwszych książek, głośnych książek, i te wątki się już później przez całą jego twórczość przewijały. Co cię, Piotrze, uderzyło, jak na świeżo do tej lektury sięgnąłeś? Więc już pierwsza rzecz, w pierwszym rozdziale papież zaczyna od... Może jeszcze nie papież. No. Tak, wtedy nie papież, jeszcze tak jak mówię. On był mniej więcej 40-letnim teologiem wówczas. Zaczyna od określenia, czym jest wiara. No, będzie o wierze, ale tak trochę bardziej filozoficznie. No właśnie, czym w ogóle jest wiara? Próbuje zdefiniować wiarę. I przywołuje kontrast, który zwykle się rysuje pomiędzy sytuacją człowieka wierzącego i niewierzącego. Uważa się domyślnie dosyć często współcześnie, że człowiek wierzący jest w trudniejszej sytuacji epistemologicznie, no bo musi udowodnić prawdziwość pewnych tez, a niewierzący po prostu nie musi udowadniać niczego, ani za niczym nie argumentuje, ani nie musi przeciwko czemukolwiek argumentować. A ten wierzący powinien za czymś argumentować, no i to za czymś, co nie jest oczywiste w żadnej mierze, i w związku z tym wiąże się często z wątpliwością. Człowiek wierzący, od tego zaczyna papież, człowiek wierzący często wątpi. Ale papież pokazuje, że ta sytuacja człowieka wierzącego nie jest aż tak różna od sytuacji człowieka niewierzącego. No i właśnie powołuje się między innymi na Bubera, którego wspomniałeś. Buber przywołuje taką anegdotkę z pewnym rabbim, do którego przybywa to uczony. To są chyba opowieści hasydów. Słynne. Tak, to jest cytat z opowieści hasydów. Przybywa do niego pewien uczony, który chce obalić wszystkie poglądy teologiczne tego rabina. Z takim zamiarem do niego przybywa. Ten rabin siedzi w swoim pomieszczeniu, nawet nie za bardzo zauważa, że ten uczony wchodzi, z jakąś tam księgą po pokoju się przechadza i w którymś momencie zwraca się w stronę drzwi, z których wszedł ten uczony, i mówi do niego: a co, jeśli to wszystko jest jednak prawdą?
I tam później mówi takie zdanie. Mój synu, uczeni w piśmie, z którymi wiodłeś spór, na próżno z tobą rozmawiali. Odchodząc, śmiałeś się z ich słów. Nie mogli wyłożyć ci na stół Boga i Jego Królestwa i ja też nie mogę tego uczynić. Ale pomyśl, mój synu, może to jednak prawda. No i konkluzja jest taka, i to tam niszczy tego uczonego, nie jest w stanie nic powiedzieć, kolana zaczynają mu się trząść i wychodzi od tego rabina, że ostatecznie ten człowiek niewierzący też jest w sytuacji wątpliwości, tylko w co innego wątpi. Wątpi w to i wydaje mi się, że to jest prawdziwa sytuacja. Znałem osobiście takich ludzi niewierzących, którzy wątpili, znaczy mieli takie sytuacje, że a co jeśli ten Bóg jednak jest? I niekoniecznie chcieli, żeby był właśnie, ale mieli takie, a co jeśli się okaże, że on jednak jest? Więc to już na dzień dobry wydało mi się ciekawe, że jest, papież pokazuje, no, przełamuje tą rzekomą asymetrię między sytuacją wierzącego i niewierzącego. Zaraz na początku tej książki. Ale z drugiej strony zwróć uwagę, to jest ciekawe, co mówisz, ale jednak pokazuje naszą sytuację epistemiczną w tych sprawach najtrudniejszych, że ona jest trudna. Tak. Że skoro jedni i drudzy mają wątpliwości co do swojego światopoglądu, do spraw najważniejszych dla nich, do swojej wiary, to znaczy, że no, trudno jest tu osiągnąć pewność. Tak. Że jesteśmy w niepewności. To jest trochę dziwne, że przyszły papież rozpoczyna troszkę jak Kartezjusz od wątpienia. Jakby zgadza się na wątpienie, mówi, mówiąc, że wy wątpicie, to przyznaje się, że my też wątpimy. To troszeczkę jak na papieża, to dla mnie to jest dziwne. Przyszłego papieża, przyszłego, jak sam mówiłeś. Tak, przyszłego, który ma umacniać braci w wierze. A on się nie boi powiedzieć, ja wątpię i wy też wątpicie. Tak, tak. Tak jak mówisz, no jest to trochę kartezjańskie, właśnie wychodzi od wątpienia, wychodzi od tej sytuacji, że i my, i my i wy, i wierzący i niewierzący są w sytuacji tej wątpliwości. Ale jak dalej zaczyna mówić o tej wierze, to zaraz pojawia się inny wątek i też bardzo filozoficzny, może nawet bardziej jeszcze filozoficzny, bo próbując podać pierwszą charakterystykę już tego, czym wiara jest, mówi, że wiara, po pierwsze, to nie jest tylko przyjęcie jakiegoś sądu, ale raczej pewna postawa w stosunku do życia w ogóle. I to jest postawa polegająca na tym, że uznajemy za istotne to, czego nie możemy poznać zmysłami. Że jest jakiś wymiar rzeczywistości, który jest niepoznawalny bezpośrednio zmysłami i on nie jest złudzeniem, ale wręcz przeciwnie, jest być może nawet podstawą rzeczywistości. No jak Państwo byście sięgnęli, to też jest pierwszy rozdział tej książki, no to tam są fragmenty, które jakbym nie wiedział, to równie dobrze mógłbym to dać jako opis metafory jaskini Platona. Dokładnie coś takiego, że jest jakaś podszewka rzeczywistości niewidzialna. My widzimy tylko pewne aspekty, ale to, co widzimy, to nie jest wszystko. I że jest jakaś ważny aspekt rzeczywistości, który nie jest poznawany czysto zmysłowo. Ale tutaj mi się dwie sprawy nasuwają. Pierwsze to jeszcze zwróć uwagę na to, że on to pisze też po to, żeby pokazać, że wiara jest trudna. To wiara religijna jest trudna, bo my jesteśmy osadzeni w świecie. On tam nawiązuje do Heideggera. Jesteśmy rzuceni w świat, tak. Myślimy światem i trudno nam się odwrócić. On już wprost używa słowa jak z jaskini Platona, dokonać metanoi, czyli odwrócenia, słowo religijne, ale i filozoficzne. I on tego słowa tam używa, że trzeba się odwrócić od świata, a to jest bardzo trudne. Mówiąc o zmysłach, to raczej on mówi chyba w szerokim znaczeniu odejść od poznania empirycznego, tak, tak, nie, oczywiście, czy poznania naukowego. Nie, prawda? No oczywiście, tu chodzi to. Powietrze jest poznawalne zmysłowo. Nie widzimy go na co dzień, ale jak najbardziej jest poznawalne zmysłowo, więc to w tym sensie naukowym. Tak, że jest właśnie jakiś, że jest no coś, jakiś wymiar rzeczywistości nieuchwytny dla poznania naukowego, nienaturalistyczny w pewnym sensie. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni do tego świata, dlatego to będzie dla nas zawsze trudne. Musimy mieć jakieś silny powód do tego, żeby odwrócić szyję, prawda, od tego świata. Zresztą to wielu filozofów podkreśla, że czysty teizm był zjawiskiem rzadkim w dziejach filozofii. Panteizm był być może częstszy, dlatego że ta idea absolutu szybko musiała się jakoś uempirycznić, prawda? Musiała mieć jakąś podstawę w doświadczeniu, a tutaj nie mamy tej podstawy w doświadczeniu, dlatego to jest trudne. Tak. Ale
jednak mamy prekursora w dziejach filozofii, o którym wspomniałeś. Mamy Platona. Tak, tak. No i tu jest dalej też podobieństwo z Platonem. Raz, że jest właśnie ta ukryta warstwa rzeczywistości. No i dwa, co jest tą ukrytą warstwą rzeczywistości? Tu chyba też jest trochę podobieństwo. Papież wprost mówi o logosie. Tak, tak. Może zacytujmy. Tu wielokrotnie to jest słowo klucz u niego w całej twórczości używa tego terminu logos. Prawdopodobnie pierwszy raz użyty termin przez Heraklita z Efezu, prawda? Czyli termin bardzo ważny dla filozofii starożytnej, dla filozofii greckiej. Zresztą on mówi, że właśnie sukces chrześcijaństwa polegał na tym, że opowiedział się za Bogiem filozofów greckich, a nie za Bogiem bogami politeistycznymi, czy nie powiedział, że nasz Bóg to jest jeden z tych bogów, w który wierzyli Grecy, prawda? Tak, tylko za greckim Bogiem w sensie absolutem, za Bogiem filozofów. Tak. I to powiedział, że to uderzenie w dziesiątkę, które przypomina krytykę proroków starotestamentalnych, którzy krytykowali te nasze skłonności politeistyczne. Tak samo tymi prorokami stali się filozofowie greccy, którzy dokonywali oczyszczenia religii i chrześcijaństwo poszło z nimi, jakby weszło w sojusz z nimi, prawda? Ale co o tym logosie pisze? W pewnym momencie pisze tak Ratzinger, że wiara oznacza opowiedzenie się za tym, że myśl i sens nie są tylko przypadkowym, ubocznym produktem bytu, ale że wszelki byt jest produktem myśli, a nawet w swej wewnętrznej strukturze jest myślą. Oczywiście to słowo logos tutaj jest oddane przez sens, przez myśl. I on stawia tu dylemat, jakbyśmy ten cały akapit przeczytali, że to jest jeden z najważniejszych dylematów współczesnego człowieka. Co było na początku? Czy materia, czy logos? No i on opowiada się za logosem, mówi, że to jest jego wiara, ale z kontekstu wynika, że jego rozumowanie mniej więcej przebiega w ten sposób, że gdyby nasz rozum wywodził się z wieloletniego, wielowiekowego procesu ewolucji, ewolucji materii, który dokonuje się w sposób przypadkowy, w którym nie ma żadnej siły duchowej, mentalnej, prawda? I gdzieś po długim, długim czasie wyłania się coś takiego jak nasz rozum, który konstruuje naukową teorię ewolucji, to on mówi, to ja bym takiemu rozumowi nie wierzył. No dlaczego taki rozum się wywodzi z jakichś przypadkowych, ślepych sił, ma moc odsłaniania mi prawdy o świecie. No i to już coś przypomina, o czym zresztą pisałeś. Bardzo znany współczesny argument w ramach filozofii, analitycznej filozofii języka, czyli religii, filozofii religii, prawda? Każdy o czym marzy mówi, tak. Dokładnie. Religii. Tak, ewolucyjny argument przeciw naturalizmowi Alvina Plantingi, który ma wielu, wielu, wielu poprzedników. Są tacy, co uważają, że Popper, że tam można u niego znaleźć pewne podobne myśli. No ale na pewno u C.S. Lewisa można znaleźć taki sposób myślenia, prawda? Plantinga to wysubtelnił, to nie jest tak, tak prosto podane, jak teraz ja to powiedziałem, jak to jest u Ratzingera. I kiedyś wrócimy pewnie do dyskusji, bo to się wiąże z problemem Plantingi, ewolucji. Tak, tak. A na pewno wrócimy, bo w tej chwili mówimy, reklamujemy, w sprzedaży już jest numer o ewolucji filozofuj. Kupujcie, czytajcie, najważniejsze, bo to jest naszym celem, prawda? I filozofujcie. Zresztą tam jest artykuł, nie będę reklamował, ale znajdziecie artykuł, w którym wspomniany jest argument Plantingi i porównajcie innych autorów, zastanówcie się, kto ma rację. No i jak mówimy o tym logosie, to jest jeszcze, no myśli jest tutaj w tej książce więcej, ale jest jeszcze jedna myśl, którą chciałbym przytoczyć tutaj. Wspomniałeś już o tym, że papież odróżnia Boga filozofów od, no właśnie, od Boga wiary. Często się zestawia Boga filozofów z Bogiem wiary, że nawet jeżeli jest potrzebny
w systemie filozoficznym jakiś absolut. Tak, tak. Bóg filozofów właśnie. I nawet jeżeli chrześcijaństwo na początku opowiedziało się za takim Bogiem filozofów przeciwko tym bogom antycznym, przeciwko politeizmowi, no to niektórzy zarzucają współcześnie, że ten Bóg filozofów to nie jest ten Bóg wiary, to nie jest ten Bóg Abrahama, Jakuba, Izaaka, tak, tak, tak. Który jest osobą, z którym człowiek wierzący może się spotkać, który może kochać, którego można kochać, do którego się można modlić. To jest absolut. I o tym też papież ma ciekawą myśl. Mówi właśnie, że wielu ludzi akceptuje istnienie absolutu jakiegoś, tam rozumianego. Często to jest absolut w ogóle bezosobowy. Może jakiś taki... Albo forma matematyczny. Matematyczny, forma panteizmu. Albo coś, jakaś taka podstawowa warstwa bytu, nie do końca wiadomo określona. Może trochę tak jak u Thomasa Nagela, o czym mówiliśmy właśnie przed świętami. Więc wielu ludzi w coś takiego wierzy, ale ci ludzie jednocześnie mówią, że myślenie, że taki absolut jest osobą, mm-hmm. może kochać albo można się do niego zwracać, że to jest antropomorfizm. Mm-hmm. To jest, dlaczego taki wielki absolut, który całym światem się zajmuje, powiedzmy w jakimś sensie, miałby się zajmować jakąś tam ziemią zapomnianą i jeszcze takimi pyłkami, które na tej ziemi chodzą jak my. No i papież na to odpowiada, że to jest dopiero antropomorfizm, myślenie o Bogu właśnie w tych kategoriach, bo jeżeli to jest rzeczywiście absolut, to prawda, że on przekracza wszechświat jako całość, ale jeżeli to jest absolut, to może się znaleźć również w każdej najdrobniejszej cząstce tego wszechświata. Nawet jeśli tych cząstek jest olbrzymia ilość, to on może się w każdej dowolnej znaleźć albo we wszystkich i że nie ma nic nadzwyczajnego w wyobrażeniu sobie absolutu, który z jednej strony przerasta wszystko, a z drugiej strony znajduje się w najmniejszych fragmentach. To jest ciekawe, bo tam gdzieś zobaczyłem w internecie, że ktoś, jakiś komputer pewnie, jeszcze będziemy o komputerach rozmawiać, policzył, że najczęstszym słowem w jego twórczości jest słowo miłość, a logos jest drugie. On dodaje, że właśnie to nie jest logos czysto platoński, że to nie są tylko prawa rządzące bytem, to nie jest, czy powiedzielibyśmy logos matematyczny, on nawet tam wymienia Einsteina w pewnej chwili, tylko dochodzi tam ten element miłości, że on kocha, prawda? Tak, tak. No właśnie następna rzecz jest taka, że o tym Bogu filozofów, że jeżeli też może przekraczać każdą, znaczy znaleźć się w każdym, nawet najdrobniejszym fragmencie, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o nim myśleć nie tylko jako o czystym umyśle, ale właśnie na przykład jako o czystej miłości. Tak, i tutaj jest coś niesamowitego się pojawia, co jest oryginalne, mi się wydaje, w jego myśli. To jest oryginalne filozoficznie. Bo rzeczywiście, no możemy powiedzieć, masz rację, że nie musi być antropomorfizmem to, że my wierzymy, że Bóg interesuje się człowiekiem. On może się interesować wszystkim. My nie możemy decydować za niego, czy przekładać naszego sposobu myślenia na jego sposób myślenia. To jest możliwe. Mhm. Ale on idzie jeszcze dalej. No, mówi, że jestem chrześcijaninem. No, to jest książka teologiczna, która ma wprowadzić wyznanie wiary. I mówi, my chrześcijanie wierzymy w takiego Boga, który stał się człowiekiem na Ziemi, czyli w jednej z planet Układu Słonecznego, który jest gdzieś tam w jednej z galaktyk. I mówi, że on się jeszcze stał człowiekiem wcale nie w centralnym momencie dziejów ludzkości. Stał się gdzieś w jakiejś Palestynie, która na owe czasy była też lokalnym rejonem geograficznym, a zwłaszcza politycznym, i stał się w osobie, no, który jeden ze współczesnych historyków nazywa marginalnym Żydem z Judei czy z Galilei, prawda? Więc no, to jest bardzo dziwne. No, jak to stał się kimś bardzo małym i kimś nieznacznym? No, jak to jest możliwe? I nieraz zarzucono to, że Bóg nie może się w ten sposób objawiać, bo to jest nieekonomiczne. On powinien zrobić tak, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi i nie zdać się na traf historyczny jakichś przypadkowych wydarzeń, przypadkowych miejsc. A on z tym nie polemizuje, mówi, no macie rację, tylko po prostu taki jest Bóg, on tak zrobił. I to jest niesamowite. A mówię, a dlaczego tak zrobił? I on przywołuje taką myśl, która tam pochodzi jeszcze od Loyoli, że jest właściwością boską to, że nie obejmuje go to, co największe, ale daje się objąć temu, co najmniejsze.
czy następuje u Boga dialektyka maksimum i minimum, czyli Bóg, który jest maksimum, staje się minimum. I że On tak działa, On po prostu taki jest. Co ty o tym myślisz? Czy ci coś nie przypomina? Dialektyka to też nie bez przyczyny to słowo. Wydaje mi się, że tu w ogóle u papieża jest dużo myśli niemieckiej, co nie jest zaskakujące. Myślę, że te niektóre, nawet ten fragment wcześniej, który przeczytałeś o tym myśli, że świat jest myślą. To, idealizm niemiecki. Zresztą to słowo idealizm też po prostu expressis verbis pada. Tam później papież właśnie pokazuje jakaś różnica między idealizmem niemieckim, heglowskim właśnie, a chrześcijaństwem. No ale jest bliskie, przynajmniej wychodzi z tego, z tej atmosfery, kontekstu właśnie z tego i w tym tworzy. Tylko że to już jest to miejsce, w którym chyba opuszczamy filozofię właśnie, a przechodzimy bardziej na teologię. To jest jednak przede wszystkim traktat teologiczny. On oczywiście korzysta z filozofii, no ale wydaje mi się, że to miejsce, w którym zaczynają się te rozważania, o których mówisz, to już są coraz bardziej teologiczne, coraz mniej filozoficzne. Tak, dlatego nie musimy tutaj to od razu tego kojarzyć z Heglem. My możemy to po prostu powiedzieć na przykład coś takiego, że Bóg docenia najdrobniejszy element stworzenia i że to jest przesłanie chrześcijaństwa, że to może jest coś, co chrześcijaństwo chce światu powiedzieć, że w naszej wierze uważamy, że to, co najmniejsze, jest szalenie ważne i że Bóg tam się może objawić. Tak, nawet w najmniejszym. No to, dokładnie to, co mówiłem wcześniej, że ten wielki Bóg, który przekracza świat jako całość, może się znaleźć w najdrobniejszym fragmencie tego świata i w związku z tym ten każdy drobny kawałek świata nabiera znaczenia. A teraz zakończmy może nasze spotkanie właśnie idąc tym tropem, skoro może się w najmniejszym kawałku, nieboskim kawałku, to ja znalazłem podobną myśl u autora powiedzmy innego, na pewno niechrześcijańskiego i bardzo kontrowersyjnego. Ostatnio czytałem prozę Brunona Schulza, bardzo kontrowersyjną, gdzie się sakrum z profanum miesza i to czasami bardzo niskim profanum, ale właśnie można ją czytać w kluczu właśnie doszukiwania się czegoś metafizycznego, mistycznego, tajemniczego w czymś najmniejszym i pozwolę sobie zakończyć. No właśnie, tak, oddajmy na koniec głos. Jedno zdanie, które współbrzmi o dziwo paradoksalnie przy wszystkich tych wątpliwościach i różnicach i wiadomo, że różne zastrzeżenia tu trzeba powiedzieć, ale ono współbrzmi z tym, co powiedzieliśmy. Schulz pisze, jakieś zdarzenie może być co do swej proweniencji i swoich własnych środków małe i ubogie, a jednak zbliżone do oka. Może otwierać w swoim wnętrzu nieskończoną i promienną perspektywę dzięki temu, że wyższy byt usiłuje w nim się wyrazić i gwałtownie w nim błyszczy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.